Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć kilka słów na temat nowych przepisów, jakie wchodzą od 1 stycznia w ośrodkach narciarskich we Włoszech, a dotyczą one polis ubezpieczeniowych, obowiązkowych polis ubezpieczeniowych dla narciarzy. Dzisiaj w internecie pojawiło się na różnych portalach o różnej tematyce wiele artykułów na temat tego, że od 1 stycznia do Włoch będzie można przyjechać, a właściwie korzystać z ośrodków narciarskich tylko wtedy, jeżeli będzie się miało wykupioną polisę ubezpieczeniową, obowiązkową polisę ubezpieczeniową narciarską. Za brak takiej polisy trzeba będzie zapłacić, czy będzie można zapłacić, jeżeli ktoś nas złapie, sprawdzi, od 100 do 150 euro. Dodatkowo w komunikacie Polskiej Agencji Parasowej możemy przeczytać, że dzieci, czy inaczej osoby niepełnoletnie Będą musiały jeździć w Kaskach narciarskich. Dotychczas były to dzieci i obowiązek taki był nałożony na dzieci. Natomiast teraz będzie to obowiązek, do, do, ten obowiązek dotyczył wszystkich osób niepełnoletnich, czyli osoby, które będą miały, nie wiem, 17 lat i 11 miesięcy, także będą miały obowiązek jazdy w kasku narciarskim, co uważam, że jest bardzo, bardzo dobre. Dodatkowo w nowych przepisach wchodzi też w życie. Taka regulacja, że na stokach będziemy mogli być poddani badaniu alkomatem lub badaniu, test, badaniu testem na wykrywanie środków udurzających lub narkotyków. Jeżeli takie badanie okaże się pozytywne, wtedy możemy zapłacić mandat w wysokości od 250 do 1000 euro. Także trzeba uważać na to, i jaką ilość Bombardino albo Wenecjano będziemy wypijać na włoskich stokach. Wracając do ubezpieczeń, w związku z tym, że dostałem od Was bardzo dużo zapytań dzisiaj na temat tego, Jacek, jak to jest, czy moje ubezpieczenie jest ważne, czy nie jest ważne. Postanowiłem to sprawdzić, upewnić się właściwie, bo dla mnie to była jak gdyby naturalna rzecz, ale postanowiłem to sprawdzić i wysłałem kilka zapytań do moich znajomych z ośrodków narciarskich we Włoszech, jak to faktycznie wygląda. Otrzymałem informację i potwierdzenie tego, że polskie ubezpieczenia narciarskie będą we Włoszech honorowane. Że to nie będzie tak, że my przyjedziemy z polską policją narciarską, a we Włoszech będziemy musieli dodatkowo jeszcze zapłacić kilkanaście czy kilkadziesiąt euro za włoską polisę. Nie, nie, tak nie będzie. Każda polisa wykupiona w Polsce, polisa narciarska, bo to jest bardzo ważna rzecz, będzie we Włoszech honorowana. I tutaj jeszcze raz podkreślam, że ubezpieczenia, jakie będziecie wykupywać w przyszłości, powinny obejmować. Między innymi na przykład akcję ratowniczą z udziałem śmigłowca. Pamiętajcie o tym, bo to jest ważna rzecz, żeby to nie były polisy najtańsze, bo te kilkadziesiąt, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt złotych, które zaoszczędzicie, nie są warte tego, jakie koszty można później podnieść z tytułu na przykład lotu śmigłowcem, jeżeli bezpośrednio Wy albo ktoś z Waszej rodziny będzie gdzieś transportowany śmigłowcem lub miał dłuższą hospitalizację. Dlatego polecam Wam m.in. ubezpieczenia narciarskie, które, których ja jestem pośrednikiem. Tutaj pod spodem macie link do Rankomatu, i tam możecie sobie zobaczyć wybór ofert kilkunastu biur, podróż, kilkunastu biur ubezpieczeniowych, firm ubezpieczeniowych, które oferują różnego rodzaju, różnych wariantów ubezpieczeń narciarskich. Obejmują one Akcję ratowniczą obejmują na przykład jazdę poza trasami, obejmują loty śmigłowcem, bo to jest ważne, obejmują też kwestie związane z pandemią i covidem, na przykład z pobytem na kwarantannie, gdyby tak się zdarzyło. Także pamiętajcie o tym, jeszcze raz przypominam, nie martwcie się, polskie ubezpieczenia narciarskie będą ważne we Włoszech. Od 1 stycznia 2022 roku, i zachęcam Was, żeby tutaj kliknąć w link do ubezpieczeń pod tym filmem i sprawdzić, i wybrać dla Was najlepszą ofertę. Już dostałem od Was wiele informacji na ten temat, że wielu z Was kupiło ubezpieczenia i wykupiło ubezpieczenia, o których mówiłem, a z którymi niektórzy się nie zgadzali. Ubezpieczenia opiewające na kwoty kilkudziesięciu milionów złotych. To nieważne, czy to jest 5 milionów, czy tam 10, czy 40, jak, jak w moim wypadku. E, ważne, żeby kupić ubezpieczenie, które będzie zawierało akcję ratowniczą na stoku, które będzie zawierało akcję ratowniczą śmigłowcem. To są ważne e, rzeczy, które będzie też zawierało ewentualne skutki e, kwarantanny lub zakażenia e, COVID-em. I co jest z tym związane, na przykład hospi hospitalizacja i pobytu dłuższego w szpitalu. Także serdecznie Wam polecam pamiętajcie o tym, to nie są bardzo drogie rzeczy, ja nie mówię, że to jest tanie, nie są bardzo drogie rzeczy, ale jeżeli ubezpieczenie na tydzień pobytu w Alpach kosztuje około 100-120 zł, to przy kosztach wyjazdu, całych kosztach, to jest naprawdę niewielka kwota za święty spokój. To tyle na temat ubezpieczeń. Przygotuję przy okazji dla Was też krótki film na temat tego, jakie są na dzień dzisiejszy obostrzenia we Włoszech, jak to wygląda i na jakich zasadach, według aktualnych przepisów, będziecie mogli od powiedzmy grudnia jeździć do, do Włoch na narty. To tyle. Zapraszam na mój Instagram, zapraszam na mojego Facebooka. Dziękuję, trzymajcie się. Cześć.